Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, moje najświętsze serce wzywa was do zagłębienia się w nie, biorąc dla siebie dobro, dary i cnoty, których potrzebujecie w tej chwili, aby zwalczyć skłonność do zła. Umiłowani moi, ważne jest, abyście nie traktowali lekceważąco moich słów, biorąc pod uwagę łatwość, z jaką ludzkość została doprowadzona do tego, że wszystko, co dotyczy mojego domu, jest traktowane jako złe. Dobro znajdziecie tylko kierując się ku mnie, wszystko inne oddzieli was ode mnie. Kto mnie nie miłuje i nie przestrzega prawa i nie pokutuje, jest ze złem. Ludzkość zamaskowała zło w tysiącach form, pod fałszywymi stereotypami i fałszywymi ideologiami, pod fałszywymi sojuszami i czarnymi pragnieniami. Moje dzieci, zdezorientowane światowością, która dotyka mój Kościół, popadają w rozpustę, dzieło szatana, aby złapać je w pragnieniu bycia częścią nowoczesnych zachowań. Czy nie jest aktualne, aby kochać Boga ponad wszystko i kochać bliźniego swego jak siebie samego? Czy może to przykazanie nie jest ani aktualne dla tego pokolenia, ani ważne dla moich dzieci w tej chwili? Umiłowane dzieci, mój ludu, czujecie się tak wzniesieni we wszystkich naukach, cieszycie się wielkim postępem pod każdym względem, a jednak nie odkryliście, że zło wykorzystuje to wszystko, o czym wam wspominam, aby doprowadzić was do tego, że z każdą chwilą będziecie bardziej światowi i bardziej akceptujący wszelkie istniejące ideologie i niegodziwości. Szatan znalazł żyzną ziemię w tym pokoleniu, ziemię, która została zapłodniona prawdą mojego słowa i konieczną surowością, biorąc pod uwagę wielkie oczyszczenie, które już przeżywacie i którego nie chcecie przyjąć, w celu nałożenia masek dobra na to, czego mój dom nie akceptuje jako dobra, widząc, jak sama głowa szatana i jego macki już zaatakowały bezlitośnie i bez zastrzeżeń mój lud. Nie wiecie, jak to jest stawić czoło złu, gdy ukrywa się ono za rzekomo dobrymi intencjami, dziełami, czynami czy posłuszeństwem. Odkrywanie zła nie jest łatwe dla mojego ludu, ponieważ nie znają mojego słowa i zdegradowali mnie do nieskończonej części życia, lub na tyły poza nim, aby mnie powodował dyskomfortu. Będę nadal odsłaniał zło, zakorzenione w moim kościele, aby mój lud, moje ciało mistyczne, poznał prawdziwą świętość, do której ich powołałem w każdej chwili. Obrażają mnie, kiedy wprowadzają satanizm, w przebraniu atrakcyjnej muzyki, do moich świątyń, na ołtarze zbudowane po to, aby konsekrować chleb i wino, i abym ja ofiarował się z miłości do mojego ludu, podczas mojego własnego przeistoczenia moje ołtarze są profanowane, za przyzwoleniem tych, którzy reprezentują mnie na ziemi. O, okrutny ból, który rozrywa moje serce i na nowo mnie koronuje. Gdzie jest ta hierarchia, która mnie reprezentuje? Gdzie jest autorytet tego Chrystusa w jego własnym domu, kiedy drażniąca muzyka z obscenicznymi słowami jest mile widziana w moich świątyniach, aby nazwać mój Kościół nowoczesnym? Mój Kościół, który nie ma początku ani końca. Ludu mój, co by się z tobą stało, gdybym całkowicie oddalił od ciebie moje słowo, które w tej chwili wyjaśniam? Jestem Bogiem miłości, pokoju, radości, szczęścia, nie jestem Bogiem pokazu ani widowiska. To jest szatan, a nie ja. Tłumaczę wam moje słowo, aby mój lud zrozumiał chwilę, w której żyje i jej powagę, a jednak jestem ignorowany i odrzucany. Zapominacie, że ja widzę wszystko, co dzieje się w życiu każdego z was i przed ludzkością nazwę bluźniercą tego,
Kto gubi moje owce i prowadzi je na inne pastwisko zatrute nienawiścią, obojętnością, arogancją, niemoralnością, brakiem sprawiedliwości, utrudnianiem mojej prawdy i prześladowaniem moich proroków, których posłałem, aby ratować dusze, które zostały z góry ostrzeżone przez moją matkę we wszystkich jej objawieniach, aby wcześniej miały możliwość rozeznania między dobrem a złem. Mój umiłowany ludu, utraciliście zdolność rozróżniania, podejmujecie decyzje z lekkością, ciągnięci falami, które są silniejsze niż wiara, którą twierdzicie, że macie, biorąc pod uwagę siły, z jaką zło jest przyjmowane przez mój lud z powodu waszej nieznajomości mojej prawdy. Z tego powodu obejmiecie wroga mojego ludu, jakby był mną, i oddacie mu cześć, którą stworzenia zawdzięczają mnie, powodując w ten sposób najkrwawsze prześladowania moich wiernych i dzieci mojej matki, tych, którzy są stanowczy i przekonani, tych, którzy pragną osiągnąć świętość. Dzieci, tak wielkie ukrywanie objawień, które moja matka przekazała ludzkości, aby była przygotowana, spowodowało, że dym z piekła rodem dotarł do mojego kościoła. Człowiek sprawia wielki ból temu swojemu Bogu, moim aniołom, którzy płaczą, bo wy wyszydzacie mnie i moją matkę. Zło jest pracowite i nie odpuszcza, powoli rzuca się na tych, którzy są moi, zajmując miejsce dobra. Jestem miłością i miłosierdziem, przebaczam tym, którzy przychodzą do mnie skruszeni i z mocnym zamiarem poprawy, a jednocześnie jestem sprawiedliwy, przed którym żaden grzesznik nie uchodzi bez należytej skruchy za popełnione zło. Ten moment jest kluczowy dla moich dzieci, ostateczny, dotyczący ich zespolenia ze mną, aby używając swojej wolnej woli, przyjęły mnie jako swojego Boga i Zbawiciela. Traktuję moje dzieci bardzo ostrożnie, wiem dobrze, że jeśli przed ich braćmi będę je nazywał moimi ulubionymi, to ich brak pokory wejdzie i zajmie moje miejsce. Dlatego tego, który jest dla mnie bardziej spełniony, zostawiam jako ostatniego z moich sług i nie chwalę go przed jego braćmi. Wszyscy ludzie podróżują w życiu, otrzymają ostateczną nagrodę przed naszą świętą Trójcą. Jeśli nie wiedzą o wierności człowieka, bo nie są wierni mnie, który jestem ich Bogiem, to cóż dobrego przynoszą honory przed ludźmi? Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Nie chcę, aby składano mi ofiary, które nie zostaną spełnione, nie chcę umierających dzieci z powodu przedłużającego się postu, jeśli umysł doprowadził serce do oddalenia się ode mnie. Nie chcę pustych modlitw ani długich dyskursów bez treści i bez nauk dla mojego ludu. Mój ukochany ludu, stworzenie drży z siłą z powodu grzechów człowieka. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Rosję, módlcie się, przyniesie ona ból moim dzieciom. Mój ukochany ludu, Bóg ludzkości przestanie być Bogiem przed zdumionym spojrzeniem moich dzieci, wpadną w panikę i staną się niepewne, ponieważ nie powierzyły mi swojego bezpieczeństwa. Jedna moneta nadchodzi szybko wraz z rządami, które będą wszczepiać mikrochipy w swoje narody. Z tego powodu cierpią moje dzieci. Nie wolno wam zapominać, że ja dostarczam pokarmu ptakom, podobnie środki spożywcze dotrą do mojego ludu tą samą ręką. Dzieci, człowiek wszedł na drogę przewinień i prowokacji. Wkrótce nie będą to już przewinienia i prowokacje, a ludzkość pozna żółć, którą człowiek sam może sprowadzić na własne ręce i na własnych braci. Mój ukochany ludu, nie opuszczę was, w każdej Eucharystii przyoblekę was wiarą, w każdej modlitwie moja matka da wam pociechę swojej miłości, a wasi towarzysze podróży pomogą wam, gdy potrzebna będzie ochrona z mojego domu. Ty, mój umiłowany ludu, ty,
który porzucasz przyziemność, ty, który podejmujesz decyzję, aby należeć do mnie bardziej niż do świata, ty, który niestrudzenie starasz się być bardziej moim domem i lepszym dzieckiem, ty, który gardzisz mną i ignorujesz moje wezwania, ty, który nie wierzysz, ty, który zostałeś napełniony nienawiścią, ty, który nie przyjmujesz mnie i gardzisz moją matką, ty, który czytasz to moje słowo, ja, twój Bóg, błogosławię cię i ofiaruję ci moje miłosierdzie.